Hola, ¿qué tal? Witajcie ze słonecznej Hiszpanii. Ja nazywam się Bartosz Zawadzki, jestem agentem nieruchomości w Alegria. Dzisiaj znajduję się w Orihuela Costa w urbanizacji Lomas de Caboroig i pokażę mieszkanie z dwoma sypialniami, jedną łazienką, solarium, które znajduje się na tym przepięknym kompleksie. Cena za mieszkanie to 108 tysięcy euro. Tak, jesteśmy na terenie pięknego kompleksu. Na środku tego kompleksu mamy piękny ogród z basenem. Akurat trwają prace konserwatorskie. Sam kompleks oddalony jest od morza około 2 km. W pobliżu mamy supermarket, mamy dużo restauracji, a około dosłownie 200-300 metrów stąd, a około 3 km stąd mamy bardzo duże centrum handlowe Senia Boulevard. Samo mieszkanie jest za mną i właśnie teraz się udamy do mieszkania. Jestem już przed mieszkaniem. Samo mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, ale tutaj przed mieszkaniem jeszcze jest taka strefa, którą możemy zaaranżować w dowolny sposób. Ona teraz jest trochę zarośnięta, ale oczywiście możemy to wszystko gdzieś tam usunąć i zaaranżować to miejsce w dowolny sposób. Możemy tu stawiać wózek, rowery, cokolwiek chcemy, a samo mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze i właśnie do niego zmierzam. Przed mieszkaniem mamy taką strefę zabudowaną, możemy tutaj postawić stół, jakąś sofę do wypoczynku, więc możemy sobie tą strefę oczywiście w dowolny sposób zaaranżować i ona jest tuż przed mieszkaniem. Z kolei z tej strony mamy schody na solarium, solarium pokażę na samym końcu. Chodźmy teraz do mieszkania. Po wejściu do mieszkania od razu wita nas salon, salon nie posiada mebli, meble oczywiście musimy dokupić. Salon połączony jest z kuchnią, możemy bardziej kuchnię otworzyć również na salon. Kuchnia posiada szafki, blaty, ale nie posiada sprzętu AGD, to też musimy dokupić. No i mamy wyjście, okno z wyjściem na patio. Jest to częste rozwiązanie w Hiszpanii. Chodźmy teraz do sypialni. Zmierzam właśnie do pierwszej sypialni. Jeszcze chciałem tylko kilka słów powiedzieć o klimatyzacji, gdyż klimatyzacja jest w salonie, jest też w jednej z sypialni, a tutaj naprzeciwko mnie jest oczywiście łazienka. W sypialni mamy dwa łóżka, mamy też bardzo dużą szafę, taką wbudowaną, jest to bardzo popularne rozwiązanie w Hiszpanii. Jest też taki mały balkonik, możemy rano wyjść i podziwiać widoki ogrodu. No i też powinno nas rano budzić słońce, dlatego że ta sypialnia druga, jak również salon, wszystkie te pomieszczenia mają okna na wschód. Po wyjściu z pierwszej sypialni po prawej stronie mamy łazienkę. Łazienka jest naprawdę w całkiem niezłym stanie. Tam na końcu jest oczywiście wanna. Po mojej lewej stronie mamy okno z wyjściem na patio. Wszystko naprawdę całkiem świeże i w całkiem niezłym stanie. Jestem już w drugiej sypialni, nieco mniejszej. W drugiej sypialni również mamy wbudowaną szafę i również okna wychodzą na wschód oraz mamy widok na ogród. Chodźmy na solarium.
końcu jesteśmy na solarium. Dla mnie najfajniejsze miejsce w każdym mieszkaniu w Hiszpanii. Solarium jest naprawdę przestronne. Tutaj znalazło się miejsce na grilla. Tutaj mamy małą komóreczkę. Naprawdę miejsca tutaj jest pod dostatkiem. A tam gdzieś w oddali około 2 km mamy morze. No i taki mamy widok z oddali również z tego solarium. Przyszedł czas na podsumowanie. Mieszkanie znajduje się w Orihuela Costa w urbanizacji Lomas de Caboroig, około 2 km od morza. Mieszkanie posiada dwie sypialnie, łazienkę, salon z aneksem kuchennym oraz to oczywiście solarium. Cena za mieszkanie to 108 tysięcy euro. Miesięczny czynsz Comunidad to 33 euro. Roczny podatek od nieruchomości to 162 euro. Jeżeli podoba Ci się to mieszkanie, skontaktuj się ze mną. Numer telefonu na dole strony. I co? Widzimy się w Hiszpanii. Hasta luego!